Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wukong. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście już osób i ogrywamy tą grę oczywiście na PlayStation 5. No i cóż, jesteśmy w kolejnej krainie, w kolejnym rozdziale. Już tutaj pokonałem jakiegoś jednego szczura przed chwilą. Nie było łatwo. Ale dałem radę. Sięgam. Dobra, pokonany. Tu mamy grzyba. Czy to będzie przeciwnik? Nie. Można iść tędy. Nie wiem po co, ale idę. O, tutaj jakieś kolejne fajne wrota, ale są zamknięte od drugiej strony. O, cutscena jakaś. O, jest ten szczurek, ten syn, czy to chyba nie, to jest ojciec. Tamten chyba był synem. Dobra, tamten był drugim księciem, a ten jest pierwszym, obczajcie. Son, your brother's gone. Help me and atone for your past now. Z jego. No! Are you mad? Go and hunt the monkey. I'm your father. Tak coś czułem. Czyli wychodzi na to, że pierwszy książę jest nieokiełznany. Nie muszę chyba jeszcze tutaj z nim walczyć, tak mi się wydaje. Tak, nie muszę do niego schodzić, zobaczcie. Gra pozwala mi wybrać, czy już chcę z nim walczyć, czy chcę zrobić to później. Ja bym chyba zrobił to później, aczkolwiek... Aczkolwiek czemu by nie od razu? Co to da, jak odwleczemy tą walkę te kilka minut? Raczej niewiele. To bym chciał otworzyć, ale nie umiem. O, zaraz chyba się nauczę. Robak przebudzenia. Okej. Idę tędy. Ognisty dzwonek. Tu coś we mnie strzela. Albo mi się wydaje. Kolejny ognisty dzwonek. Dobra, idę się bić. Idę się bić z tym księciusiem. Co we mnie strzela? Jakiś nowy portret. Jakieś paskudne było to. Lukrecja. Okej, tu się można przeciskać. To pójdziemy tu dalej. Kurde, no tu się nie zgubić. To jest na serio wyzwanie. A, on tam stoi. Co to jest? To nie przypomina szczura. Jakieś paskudztwo. Dobra, zaraz ładujemy tego księcia. Jeszcze sobie tutaj poczyszczę. Tu się nie da nigdzie wejść. A tu wróciłem tutaj. Dobra.
Nie przedłużając, lecimy pobić tamtego, o ile się w ogóle uda. Chciałem sobie tutaj na tych mniejszych ludkach nabić jak najwięcej kropek. Podpalić. Udało się. Sporo go ubiłem, pół życia. Cienki strasznie. Krycik wszedł za 400, słuchajcie. No i nie macie za pierwszym podejściem, słuchajcie. Dostałem kawałek złota Arahanta, duch kamienia i kolejny kawałek Yogai. No powiem szczerze, że ten pierwszy chyba z braciszków był troszeczkę mocniejszy. Nie wiem, czy mam tam na górę zeskakiwać? Chyba nie. Znaczy na górę... Ciężko zeskoczyć na górę. Raczej można zeskoczyć na dół, ale nie ma tutaj chyba innej ścieżki. Zdecydowanie mało many ma ta moja postać. No dobra, idźmy tędy. Przecisnę się. Jak na razie idzie bardzo gładziutko. O-o. Nie wiem, co to za przeciwnik. Ale nie mam na niego many, więc muszę go pokonać własnymi siłami. Dobra. Kolejny duch trafia do mojej kolekcji. Szybki nietoperz. Zobaczmy, co daje szybki nietoperz. Przyjmij postać szybkiego nietoperza, rozwiń skrzydła, wznieć wiatr, by zaatakować nadchodzących wrogów. Okej. Nothing special, wolę zdecydowanie walnięcie z dynki, to którą mamy.
Dobra, wchodziło się tutaj tą szczeliną. Możemy pójść jeszcze tutaj. Ja coś czuję, że ja w ogóle tutaj nie powinienem być i chyba robię jakąś totalnie ścieżkę na okrętkę. Takie przynajmniej mam wrażenie. No ale nie wiem, może wszystkie ścieżki mnie doprowadzą w jedno miejsce. O-o. Jeszcze więcej tych nietoperzy. Na szczęście, o zobaczcie, ten jest dużo słabszy. Te tutaj dwa nietoperki były dużo słabsze od tamtego ziomka swojego. Tamten był chyba właśnie takim mocniejszym, elitarnym gostkiem. Czy opłaciło się tu dojść? Opłaciło się! Zwiększamy maksymalną wytrzymałość. Patrzcie na to. Pasek jeszcze dłuższy. Elegancko. Także takie miejscówki, takie znajdźki jak najbardziej opłaca się zwiedzać. Teraz idźmy tutaj. Ja oczywiście znowu bez many. Świątynia przyczajonego tygrysa. Słynne powiedzenie. Przyczajony tygrys, ukryty smok. I teraz już wiemy, co to oznacza. I wiemy, jak wygląda ta świątynia. W takim razie tutaj sobie przy kadzidełku odpocznę. I chyba wrócę do tego poprzedniego kadzidła, bo tam raczej sporo ominąłem. Lecimy do... Podróż, grań żółtego wiatru, dolina rozpaczy. Przy okazji zobaczymy, jak teleportacja w ogóle wygląda. Pewnie nic nadzwyczajnego, po prostu się pojawię przy tamtym kadzidle. Jak najbardziej. Dobra, jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie pokonaliśmy tego pierwszego ziomka, tego jednego z braci. Ja sobie tutaj wrócę, słuchajcie, bo ja tutaj sporo pominąłem. Zraszowałem praktycznie teraz te kolejne bossy. Tutaj będę miał tego kolesia znowu do pokonania. Dobra. Teraz jeszcze tamten mnie czeka. To jest chyba ten taki wybuchowy gościu. Niezłe osiągnięcie. Dobra, czekajcie, muszę się zająć z tymi strzelającymi. I tak, że tą walkę udało się zrobić
mając ich na karku, to jestem w szoku. Och, niestety spadłem. Jeszcze tamten jeden. Jak widzicie, coś tutaj popomijałem faktycznie. Dobra. Okej. Tu jeszcze jakiś przeciwnik widziałem, że biegł. Czy on się tylko spulował chwilowo? A, jest. Dobra. Them two heads lay eyes on us, we're both done for. Our misfortune back home has led us to exile. We'd hoped to rebuild with the Rat Sage's guidance, but I saw that vanguard of his feasting upon. Our king has lost his way. Escape was the only choice. The two heads are the best fighters. But now, they are hunters of their own kin. We'll starve hiding here. Let's get out and get this over with! Why are you still here? Don't put me in danger! Be off! I'd never take part in slaying kin. Now that you have rid me of them, it's time for me to go. With a blinded king, we can never rise again. We must find the missing prince. The third prince? But he's against rats, remember? Dobra, wykorzystajmy wszystkie dialogi. Not one bit. The king honored rats. That's why the third prince left. Some claim to have seen him far away, somewhere in Buddha's realm in the west. We must find it then. But where? And how? The king honored rats. That's why the third prince. Some Dobra, claim to tu się kończą dialogi. Dziadek, witam serdecznie. Jak po 4 godzinach? Bardzo spoko. Bardzo dobra gra. Bardzo fajnie się bawimy. No i dobra, i teraz tak, ja bym tu jeszcze pozaglądał, w te miejscówki. O! Ciasno, ciasno, ale się pokonało. Czyli tutaj w tym domku nie było nic innego, tylko jakaś zasadzka marna. Tu się wskoczyć nie da. O, w tej chacie widzę, że coś jest, tylko jak się tam dostać? O, w ten sposób. Dobra. Czyli po to się tutaj przybiegało. Okej. Lećmy wyżej. Okej, trzeci rozdział, 9 zgonów na bossie. Okej. Dzięki za info. Dobra, tutaj nie widzę już, żeby coś było. Tu raczej też nie. Lecimy do kolejnej chatki. T
plasterka jakoś podejrzana. O. Czyli po to się tu wdrapywaliśmy. Co to dało? Rdzen Yogai razy 3. Słuchajcie, to jest świetny lucik. Te rdzenie dają nam właśnie możliwość wytwarzania broni na przykład. Tu już nic więcej nie ma. Myślę, że ta skrzynia to było właśnie nasza nagroda. Dobra, tam byliśmy, to teraz tutaj. No, można tutaj pominąć sporo, powiem szczerze. Jak się nie będzie zwracać uwagę na to, gdzie już byliśmy, gdzie jeszcze nie. Dobra. Kolejny szczurek strzelający. Pewnie do niego się też tędy dobiega. Najlepsze jest to, że to są tacy papierowi kolesie, a najwięcej obrażeń zadają i są najbardziej irytujące. Mało tego, jeszcze przy tym podpalają. Halo, berwo. Całe to uderzenie poszło mu na papę. Dobra, widzę, że podchodzimy tutaj. O, jeszcze tu można sobie wbiec. Po co mam tu wbiegać? Tu już jest blokada, nie da się dalej. A tutaj? A, tu są ci kolesie. Dobra, z nimi już nie ma więcej dialogów. Myślałem, że jak pokonam jeszcze tych tutaj, to nabiorą ochoty i wyjdą. Cóż to jest? Wilk ziemi. Niestety nie mam many. Co? Zresetowało mi go. No chyba żartujesz. Zablokował się pod ścianą i mi go zresetowało. No teraz to ja się tak nie bawię. Co za chamstwo. O-o, jeszcze wilk ziemi się spulował. To nie było za dobre. I biegną tamci do mnie. Zobaczmy, czy oni mogą być wilka ziemi, albo wilk ziemi ich. Niestety nie. O, fajnie, że konsola mi wykryła, że podłączono kabel sieciowy. Cholera, jasne, chyba trzeba się pogodzić z porażką. Bo tutaj spulowałem tego zdecydowanie za dużo. Jeszcze ten wilk ziemi mi się zresetował. Zobaczmy, co ja jeszcze mogę tutaj zrobić przed śmiercią. Podejrzewam, że wilk ziemi za daleko się oddalił od miejsca, gdzie walczymy. I prawdopodobnie dlatego nam przerwało. O, znowu się zresetował, okej. Dobra, widzę ziemi. Chcę się bić. Mam mało życia. Dobra.
A, i tamci się znowu płynęli. Tak. Cholera jasna. Niedobrze. W takim razie ja sobie tam dopobiegnę. A, okej, już widzę, gdzie ja jestem. Widzicie, gdzie jestem? To jest ta brama, która wcześniej była dla mnie zamknięta, a tu powinno być kadzidło. No dobra, tak to zróbmy. Na okrętkę. Także teraz po otwarciu tych wrót możemy się tutaj przenieść. I na spokojnie sobie porobić tych kolesi. Co jest? O, właśnie. Dobra, udało się pokonać tego na niebiesko. To był chyba jakiś ich szeryf. I mamy jego ducha. Szczurzy łucznik, słuchajcie. Wychodzi na to, że on będzie tutaj elitką. Nie, jest wyjątkowy. Przyjmij postać szczura, kilkukrotnie nakładaj strzałę na cięciwe i strzelaj, by zadać wielokrotne obrażenia. O, fajne, też bije ogniem. I jak weźmiemy... A, czekajcie, zobaczmy, co tutaj będzie, jak weźmiemy je na wyposażenie. Umiarkowanie zmniejsza koszt wytrzymałości związanej z wykonywaniem skoków i ataków. Umiarkowanie zwiększa obrażenie od trucizny i odporność na truciznę. Znacząco zwiększa wskaźnik obrony. Nieznacznie zwiększa szanse na trafienia krytyczne. Nieznacznie zmniejsza koszt wytrzymałości podczas wymachiwania kosturem. I umiarkowanie zwiększa tempo regeneracji wytrzymałości. To dają nam te duchy. Ja sobie oczywiście zostawiam mojego zbłąkanego upiora, na którego tak ciężko pracowałem wcześniej. I teraz możemy się zająć tym tygrysem na spokojnie, kiedy jesteśmy tylko my i on. Wilk ziemi oczywiście. Niestety nie mam już many. A to nic. Oj. Nie uniknąłem tego, stając na kostur. Szarpie. Jak będzie jakaś tykwa. Oj. Jak będzie jakaś tykwa, która przywraca manę, to biorę ją w ciemno.
Och, kurde. Jak tego uniknąć, jak odskakuje do boku i nie działa? Przekopał mnie przez... Patrzcie, kolejny tamten szczurek się puluje. Niestety się spulował. Co mi trochę utrudni. Patrz, złapał mnie. Nie wiem, jak tego uniknąć. Ale mnie to raczej zabije, tak jest. Bez many jednak takie walki są mocno ciężkie. Dobra, teraz go porobimy. Mam nadzieję. O, padł. O. W końcu. O, patrzcie, padł mi z niego duszek. Co on nam da? Przy dual sensie, jak wciskam L2, R2 pod summona, też często mi nie wchodzi od razu, to chyba przyspada do PS5, gram na PC-cie. Nie miałem takiego problemu raczej, żeby mi nie wchodziło. Zobaczmy, co to daje. Jest. Wilk ziemi. Przyjmij postać wilka ziemi. Bezwzględnie zaszarżuj prosto we wroga, by się zachwiał. Przyznaję małą ilość dodatkowej koncentracji po trafieniu. O kurde, jaki atak. Z jakiego daleka, słuchajcie. Co ty tu łapiesz? Wielkiego komara. A musisz teraz to robić? Tak, bo oni biegają za nim. A, biegają koty. Myślałem, że może poczekać, aż skończę. To bym go upolował. Mały kawałek złota. Tu jakieś pierdoły. I kawałek złota Arahanta. Dobra. Szczury poodkrywane. Elitarny Yogai. No dobra. Czyli co? Mamy to. Bardzo się cieszę, że się udało pokonać tego wilka w końcu. Tu sobie jeszcze podniosę i na tej arenie walki mamy jeszcze tutaj tego jednego szczura, który ewidentnie czegoś pilnuje. Dobra, czego pilnowałeś? Witam serdecznie, Karol. Czego ty pilnowałeś? O tego kwiatka? Wątpię. Może tutaj? Nie. Z tamtym już walczyłem. On nie pilnował tu niczego, nie? No dobra. W takim razie, moi drodzy, ja sobie tutaj wracam do kadzidła. Przy kadzidle zobaczymy, co tam nowego. A poprzez co tam nowego mam oczywiście na myśli wytworzenie nowego kostura. Odpoczynek chyba nie będę musiał robić, bo zrobiłem teleportację. Wytwórz broń. I tutaj kostur niedźwiedzia wiatru. Teraz już mam wszystkie niezbędne rzeczy, więc wytwórzmy go sobie. Będziemy mieli więcej
ataku oraz 4% więcej szansy na trafienie krytyczne. Także myślę, że będzie tylko lepiej. Sprzedajmy w sklepiku to, co się da sprzedać, czyli tutaj ten mały kawałek złota oraz niewielki kawałek złota. I tym sposobem powróciliśmy do prawie 11 tysięcy woli. No i fajnie, moi drodzy. I tutaj sobie zakończymy ten nasz odcineczek. Na streamie oczywiście zostajemy i kontynuujemy, a na odcinku, moi drodzy, się żegnamy. Także wielkie dzięki za uwagę. Wbijajcie na streamie, wbijajcie na Discorda. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.